No, cześć wszystkim. Nie wiem, jak to kadruje. Zbudowałem tu takie stanowisko do ostrzenia. Cztery kamienie mam. Pięćsetka, tysiąc, tysiąc. Ten to chyba jest 2,5. I tu mam taki zwykły kamień olejowy, nie pamiętam, biały był. 1500 gradacji. Myślę, że to wystarczy do ostrzenia. Mamy tutaj taki nożyk. Patrzcie, przepiękny, przepiękny po prostu. Vanadis 4 Extra. To jest Underholm Sleipner Vanadis 4 Extra. Stal kosmiczna. Nazywana stalą kosmiczną i tutaj mam takiego kolegę, który robi takie noże, no nie często się z nim widuje. Na jego stronę facebookowo, bo mówił, żeby nie reklamować jego noży, no nie, nie mam zamiaru, nie jest to jakaś komercja, po prostu po koleżeńsku Vanadis 4 Extra. Ostrzy się bardzo ciężko, to jest, on ma taką tutaj taki parametr, odporność na zużycie adhezyjne. I tutaj ten parametr ma wartość 75, przy czym Underholm Sleipner ma 30, a D2 ma 20. To tutaj jest 75, to wyobraźcie sobie, od D2 to jest ponad 3 razy więcej. Co to jest ta odporność na zużycie adhezyjne? Jest to takie mikrospoiny i mikrozgrzeiny na tej stali po prostu są bardzo odporne, jakby na ścieranie, dlatego ten parametr jest taki wysoki, jest nazywana stalą kosmiczną, gdy dwa elementy trą o siebie, to jest ta odporność adhezyjna. Przy nożu, no to jakieś działanie na twarde rzeczy, krojenie czegoś bardzo twardego, nie? Tutaj kolega oddaje to do hartowania, do specjalistycznego zakładu, który się zajmuje tym, i jest ona zahartowana na 64 harce. Tutaj macie drzewo stabilizowane, klon. Przepiękny klon stabilizowany. Tutaj tak zwana alpaka, czyli mosiąc wysokoniklowy. Przekładki oczywiście G10. No i tutaj kawałeczek jeszcze dodał. Mówi, że podlaskie poroże łosia, to jest łoś. Czyli mamy G10, klon stabilizowany, alpaka, mosiąc wysokoniklowy. O, i Vanadis 4 Extra. Kształt przepiękny, tutaj rączka gra z tym ostrzem. Nie będę mierzył długości tego ostrza. To jest, podejrzewam, około 10 cm to ostrze ma na rękę. Może w opisie później wymiary podam długości. Tutaj chyba około 4 mm grubość. Zejście ostrza to jest na 0,3 mm. To nawet nie muszę tego mierzyć, czuję mniej więcej. No i tutaj kolega próbował ostrzyć. Tutaj jakby porozmawiamy o tych czterech parametrach. Odporność na zużycie ścierne, te zużycie adhezyjne, ciągliwość, czyli odporność na wykruszanie krawędzi i udarność. No nie, o tych parametrach będę mówił w czasie ostrzenia. Bardzo ciężko się ostrzy, jest ostre, później się minimalnie tępi ta stal i trzyma tą ostrość w nieskończoność praktycznie. Bardzo ciężko z ręki to naostrzyć. Zaraz zobaczymy pod mikroskopem, co to wyszło. Wrzucimy nagrywanie ekranu. Mam tu mikroskop przygotowany. Nie wiem, czy
Będzie to widać, kolega tutaj próbował ostrzyć to z ręki. Czubek najgorzej, nie, ostrość. Nie ostrzy mi dobrze ten mikroskop. Zaraz zobaczymy, spróbujemy coś tu troszkę podregulować. O, może tak, widzicie. Tutaj ten sam czubek, jak to wygląda. O tak to mniej więcej wygląda to ostrzenie. Nawet jak na rękę, to całkiem nieźle to wygląda, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, w miarę to ostrze jest równe. Kolega prosił, żeby tu ostrzyć na 20. Poczekajcie jeszcze. O, tu. Nie widać jakichś takich dużych wykruszeń. Tutaj na tym czubku takie kilkuwarstwowość, taka widzicie, o. Tu występuje taka kilkuwarstwowość, bo ten czubek to bardzo ciężko naostrzyć, o, widzicie, tutaj trochę. Tutaj ciup, ciup. Tu ciup, ciup, jakby przeleciał. Ten czubek jest niedoostrzony z drugiej strony, zobaczmy. Tu i tu trzeba będzie to wszystko poprawić, bo to... Druga strona. Nie mogę, kurde, trafić. O, tak to wygląda. O, widzicie. Tutaj lepiej trochę na tych płaskich powierzchniach. Tu jest troszeczkę lepiej. Tu jest troszeczkę lepiej. No dobra. Tu mamy. Mam nadzieję, że to się zapisało. Że jeszcze o pochewce powiem. Brązowa skóra wołowa. Szef ręczny na dwie igły. I wiązany. Każde tutaj przejście jest związane. Luźno, tak jak powinno być w nożu tego typu, żeby się nie zakłuć w jakimś ciężkim terenie przy upadku. Wszystkie ludy dalekowschodnie noszą w ten sposób nóż. To jest najbezpieczniejszy sposób noszenia noża. Na pasku luzem on przy upadkach jakichś nie przebije korpusu, tylko się ułoży zgodnie. Oni używają jeszcze dłuższych, no tutaj trochę krótszy, ale mimo wszystko ten nóż, ten nożyk w tej pochewce, widzicie, o, tak siedzi dość mocno. Pochewka jest dopasowana. Kolega ma doświadczenie tutaj w tej robocie, o. Także wychodzi nożyk, o tak. Tutaj oglądałem pierwszy fragment, to co się nagrało, to trochę z ostrzeniem problemy, no ale to wybaczcie. Nie jestem profesjonalnym youtuberem. I dobra, będziemy, musimy zabezpieczyć, jak zabezpieczyć nożyk przed porysowaniem. Kurczę, nie wziąłem drugiego noża. Holendy. Ale to nic. Robicie tak. Możemy tutaj przyłożyć od razu, tak jak leci, ostrze. Tak. Narysujemy to zejście. Tak. Jedna strona, żeby było szybciej. Film miał być krótki, ale to jest chyba... To jest chyba niemożliwe, żeby zrobić krótki film. Także przyłożę tu. No.
Tak, i wycinamy po tym, co długopisem narysowaliśmy. Tak można nawet ten długopis ścinać. O. I teraz to sobie musimy ładnie przykleić. Tak, uda się nam troszkę. Taki dajemy minimalny odstęp, o, żeby tutaj te kamienie nam nie rysowały za dużo, o tak, o, jedna strona, o takie, o coś, o, o takie, o coś, o, tak. O tak. I tutaj użyjemy na rękojeść, damy papier, serwetkę jakąś, żeby tu nam tego nie brudzić. O tak mniej więcej. O. Takie coś mamy. Po tym możemy teraz sobie już kleić. Ok, pociągnąłem tamtą stronę trochę mazakiem. Ciup, ciup. Musimy wszystko wyrównać najpierw, to jest etap formowania ostrza, nie ostrzenia, tylko formowania ostrza. Także tutaj jadę 500, nie zaczynam od jakichś grubszych kamieni, bo nie chcę tych sznytów na ostrzu. Niepotrzebne mi te sznyty. No, on tu jest dość odporny na ostrzenie, także tutaj no ile to było? Na 64 HRC zahartowane, czyli nie tak dużo. Normalnie można później, kto ewentualnie będzie właścicielem tego ostrza, to później nie będzie miał takich straszliwych problemów nie do przeskoczenia z naostrzeniem tego, bo tutaj to przy twardszym hartowaniu, no to mogłyby być duże problemy. Widzicie, nóż jest tak jakby wkręcony lekko pod kątem. Nie prosto, tylko tak ciup-ciup dałem ze względu na ten, na to zejście klingi, takie bardzo półokrągłe. Żeby utrzymać tutaj to zejście ostrza równym, to tak zrobiłem, nie wiem jeszcze jak to się będzie układało, mam drugi system niewrażliwy na to, ale nie chce mi się tego czyścić po prostu, bo już dawno nie używałem tamtego systemu, on jest taki prosty i tutaj kąt reguluje się tą podstawą, a cały układ ostrzący chodzi o tak pod kątem 90 stopni. I on wtedy jest na te łuki niewrażliwy. I sam ten frez wychodzi równy. Tutaj trochę podostrzę, zaraz zobaczę, jak tu się układa ten frezik. To trzeba pod mikroskopem, bo gdzieś za podziałem lepsze szkło. Troszkę podostrzyłem, jaki tu jest problem tego ostrza, nie? No, że się ciężko ostrzy, to jest raz. Żeby zobaczyć to ostrze pod mikroskopem, trzeba
spirytusem to przetrzeć. Bałem się problemów tutaj w tej części, no nie, w tej części ostrza, gdzie to zaokrąglenie idzie, ale tu jest wszystko ok. Drut tutaj się tworzy, tu i tu. Natomiast tu, o, na tym odcinku, na takim odcineczku, o, tu z 1,5 cm nie tworzy się drut. Jak to wam narysować? Jak jest ostrze? O, takie ostrze, nie wiem, czy to będzie widać. Jak jest ostrze, no nie, to tu musi być, żeby tu było równiusieńko, to by się wszystko pięknie ostrzyło. Tutaj to wiadomo, są problemy, bo tu zacina ostrze. Ale tutaj, o, jeszcze jest taki problem, że tu jest minimalne, takie, one gołym okiem to jest niewidoczne. Tu jest takie jakby wgłębienie, o tu, o, tu. To są wykonania przy, jeden to będzie czuł, drugi nie będzie czuł. Ja to czuję już. Tyle tych noży nastrzyłem, że to czuję. Po prostu o tu, o, że tu jest mały problem, ale to można dociąć po prostu, dopiłować, nie? O, takimi ruchami, o, ten drut w końcu się zacznie tutaj tworzyć na tą stronę, nie? Ale okej, umyłem, żeby to spojrzeć pod mikroskopem, jak ta 500. Czy już wyrównaliśmy to ostrze, czy nie wyrównaliśmy. Zaraz zobaczymy pod mikroskopem. Zachowaj ustawienia. No i zobaczmy, co tutaj nam wyszło. Damy, nie wiem, ile tu pamięci wewnętrznej jest. Oczywiście za każdym razem. O, trzeba ostrość, ten czubek, już widzicie, się wszystko wyrównało, te czarne plamy to z mazaka są, o tutaj, to będzie widoczne tylko. Się kamera. Po prostu się rozłączyła kamera. O, tu widzicie, to jest 500 już. Tu mamy 500. Ten czubek praktycznie jest naprawiony już. Tak, mazaka zostało dużo tu po całej powierzchni, tutaj, tutaj na całej powierzchni już jest dobrze. Tak, jak ta strona wyszła? Trochę drze grubo, ale już jest równiutko, już frezik jeszcze gdzie nie doszedł. O. Widzicie? Te czarne to nie są dziury jakieś na ostrzu. Samo ostrze. Już prawie wyszliśmy na ostrze. Już jest równe. Już jest równiutkie. O. Więcej może światło. No, 500 daje taki sznyt. Niestety tutaj mam.
mamy już, równiusieńko, tu już jest bajeczka. Co tu przekręciłem za dużo. No, jeszcze drut nie zdjęty, tu jeszcze nie ma drutu. W jednym miejscu muszę jeszcze trochę podpiłować. Ostrze jest w porządku. Ten środeczek tu. Tak jak podchodzicie do czubka, to dobrze jest palca podłożyć, żeby tu nie uszkodzić ostrza. Odpatrzenia. Na pewno się nie nauczycie ostrzenia. To jest pewne. No tu jest już drut, tu wszędzie jest drut, tu jeszcze nie mam. Ten środek jakby jest takim, kurczę, minimalnie grubszy. Tu trzeba trochę pohełtać i to jest 500. Diametr 500, także. Diament, tylko kamień. Jaki to jest kamień? Musiałbym dochodzić. Nie pamiętam. Jak skończyłem 500, to troszeczkę podniosłem kąt. Troszkę jeszcze poostrzę. Przez chwilę. Mieliśmy porozmawiać o parametrach. Odporność na zużycie ścierne, na przykład, no nie, taki parametr. Underhold Sleipner, no to będzie miał 50. D2 będzie miała 55, a tutaj ten Vanadis 4 Extra będzie miał 65, czyli o ile troszeczkę więcej odporność na zużycie ścierne. D2, jak wiadomo, jest bardzo odporna i ma 55, tutaj jest 65. Powtórzę jeszcze raz, odporność na zużycie odhezyjne, no to Underhold będzie miał 30, D2 20, a tutaj mamy 75. Ciągliwość, czyli odporność na wykruszanie. No to Underhold 25, D2 tutaj wiadomo jest krucha, no to będzie miała 20, a Vanadis 70. Dlatego jest to dość droga stal, nie? Jest jeszcze taki parametr, odporność na pękanie całkowite, no to Underhold 25. D2 krucha bardzo, ma tylko 10, a tutaj Vanadis 40, czyli 4 razy więcej niż D2, no i ponad, no niecałe 2 razy niż Underhold Sleipner. No. O takie parametry, widzicie, ten Vanadis to jest po prostu stal kosmiczny. I tak jest często nazywany. Noże. Oglądałem jakiś ostatnio film. Tam o stali to nie było, tylko o pieniądzach. No to gość własnego projektu noże. No to wielkiej promocji. Malutki nożyk. No to był 900. W normalnych chyba 1600 do 2000 te ceny dochodzą. Tutaj będzie dużo taniej u kolegi, bo on robi to hobbystycznie, nie mniej profesjonalnie, ma cały warsztat. Wszystko robi sam od początku do końca, oprócz oczywiście hartowania. Do hartowania oddaje i mówi, że to jest sprawdzona sprawa z tym hartowaniem, nie ma. Picu, jeżeli oddaje i mówi, że jest 70 Hz, no to jest 70.
Tutaj akurat 64 i bardzo dobrze. 70 to już te parametry by pewnie poleciały. Może on ze względu na takie minimalnie niższe hartowanie to ma jeszcze wyższe, to są standardowe dane wzięte ze strony Unterholter. Albo Sleipner. No, tutaj drucik się zrobił. Jeszcze troszeczkę. Trochę o tym parę razy. Zaraz zdejmiemy drut. Umyjemy. Zobaczymy, co tu wyszło. Może starczy. Już, czyli poszło 500, 1000. 1500 kamień. Można byłoby jeszcze przypolerować ostrze, ale nie wiem, czy kolega jest przeciwnikiem polerowanych ostrzy, chociaż wyglądają one zabójczo. Zaciąć się, bo tutaj to już ostry wygląda na ostry. Jeszcze użyjemy skórki. Idziemy, tu mamy skórkę. Jaką tu skórkę? Czystszą? Czy brudniejszą? Tu mam taką prawie jak kamień skórę wysuszoną na maksa. Może tą skórę użyjemy do zdjęcia drutu. Tak. Dwa, trzy razy i starczy. Tutaj stukają mi ograniczniki. Przykleja się ta skóra do tego noża. Moc. Jeszcze raz, bo jak za dużo, to zaraz nam zamyli. Nie wiem, czy widać coś, czy nie widać. Tu słabe oświetlenie. 20 stopni. Trochę tu już wcześniej próbowałem. Trzeba zdjąć będzie papier. Goli ten nóż, nie? Ula la la. Patrzcie. Kurde, będę miał łysą rękę ze skórą, zdejmuję.
czuję, że można byłoby brodę ogolić tym nożem. Dobra, umyję go teraz, rozkręcę, umyję, weźmiemy, lukniemy szybko pod mikroskop i jeszcze ogólnie parę słów na końcu. Mamy nożyk wyczyszczony z grubsza. Nie wiem, czy będzie widać tu cokolwiek, tylko pod mikroskopem zobaczymy, jak to wyszło. Damy nagrywanie ekranu. O. Tu widać. Ta. Czubek. Idealny. Nóż ma być agresywny. Nawet bardzo agresywny. Z drugiej strony kąt padania światła jest inny. Dlatego troszeczkę to kurde inaczej wygląda. W skórę po prostu. Wrzyna się. Czarne to jeszcze brud na nożu został. Bardzo ciężko jest doczyścić. O, widzicie. O, tu widać troszkę. Jaki palec zniszczony. Wrzyna mi się w skórę. Skubany. Takie na końcu ostrza też. To jest brud. Z tej strony. O. Widzicie? Można byłoby jeszcze hełtać tu po 500, albo po koledze zostały jeszcze może po 500, po tym kamieniu 500. Czy kąt pada. To nawet jakaś woda, co tu jest? Tutaj to będzie wyglądało. Kąt ustalenia. Boję się, żeby mi skóry nie przeciął.
zwiększenia tu chyba nie dam rady zrobić. Trzymałem na rękach już ile skóry zebrał. Dobra, z mikroskopu wystarczy. Mikroskop wystarczy. Może jeszcze z bliska jakieś mikro ujęcie spróbuję. Czy to nostrz? Widzicie. Tak to wygląda. Z tej strony inaczej światło pada. O, widzicie? Nie ostrzy. Coś podniemy na koniec. Jak on tnie, czy dźwięk złapie. Widzicie? Czyste cięcie. Czyściusieńkie. Ostrze jest zaokrąglone, trochę ucieka. Bardzo ostry. I to tyle. Na razie, hej ho, wszystko.